Cześć Wam, z tej strony Kamil i dzisiaj zajmiemy się zdrowiem i mobilizacją naszych barków. Jeżeli wcześniej miałeś bądź miałaś jakieś kontuzje barków bądź któregoś z barku, to staraj się raczej zacząć powoli, spróbuj co będzie dla Ciebie działało dobrze, a co być może będzie niepokojące. Zaczniemy sobie stojąc. Zaczniemy bardzo prosto, bo zaczniemy od kół naszymi barkami, więc zaczynamy robić okręgi naszymi barkami w przód, kręgosłup wyciągnięty w górę, oddech spokojny i przez wszystkie ćwiczenia, wszystkie pozycje staraj się taki spokojny, długi, kompletny oddech utrzymywać, najlepiej przez nos. I zmieniamy kierunek obrotu, teraz w tył. Ważne tutaj jest to w tych okręgach, żeby te okręgi były jak najpełniejsze. Staraj się, żeby zakres ruchu był jak najpełniejszy właśnie. Sięgamy wysoko w górę, w tył, w dół, w przód. Ok, i odciągamy barki w tył i w dół. Zostawiamy je luźno. I przejdziemy teraz do okręgów całymi naszymi ramionami. Zaczynamy od robienia okręgów naszymi ramionami w przód. I ta sama zasada co przed chwilą. Skupiamy się przede wszystkim na tym, żeby zakres ruchu był pełny, więc staramy się sięgać w przód, w górę, w tył, w zależności gdzie akurat podąża dłoń. Ok, na początku ruchy trochę wolniejsze, później możemy przyspieszyć, spokojny oddech i zmieniamy kierunek obrotu w tył. Warto też w trakcie wykonywania tych pozycji, ćwiczeń obserwować, co dzieje się w ciele. Warto obserwować, czy być może mamy dysproporcje pomiędzy naszymi rękami, jak to jest odczuwalne. Zawsze chcemy uczyć się siebie, zdobywać więcej informacji o sobie. Ok, jeszcze 3 sekundy, 3, 2, 1 i rozluźniamy nasze barki, zostawiamy ramiona w dole. Przejdziemy teraz do ćwiczenia rotacji zewnętrznej i wewnętrznej w naszym barku. Łączymy sobie nasze dłonie razem, jak do modlitwy i łączymy nasze łokcie również razem. Chcemy, żeby łokcie były mniej więcej w jednej wysokości z naszym barkiem, może trochę niżej. I przenosimy nasze dłonie na lewą i na prawą stronę, cały czas utrzymując dłonie razem i łokcie również razem. Oddech spokojny. I jeszcze 15, 14. Starajcie się, żeby ruch był raczej dynamiczny. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. Ok, rozluźniamy nasze dłonie i teraz przećwiczymy sobie protrakcję i retrakcję. Zaczniemy od tego, że wyciągamy nasze dłonie, nasze ramiona do boku i układamy je w kaktus, czyli uginamy pod kątem 90 stopni nasze przedramiona skierowane w górę. Wyciągamy nasze palce u dłoni w górę, następnie kierujemy nasze kciuki za siebie. Ok, i ruch pierwszy będzie polegał na tym, że wyciągamy nasze łokcie w górę, nasze dłonie idą w tył, łączymy łopatki razem, ściągamy je w dół i delikatnie wyginamy się w tył, robiąc wygięcie w tył, klatka piersiowa idzie w tył. Drugi ruch będzie polegał na tym, że łączymy nasze przedramiona, łokcie razem, łopatki rozchodzą się na boki, góra pleców się zaokrągla. I tutaj mamy protrakcję. I tutaj mamy retrakcję. Protrakcja, przedramiona razem, plecy zaokrąglone, retrakcja, łopatki razem, łokcie w górę, dłonie w tył. I zaczynamy. Retrakcja, łokcie w górę, protrakcja. 18, 17, 16. Tempo dopasujcie do siebie, tak jak robicie, może być szybciej, może być wolniej. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. Dłonie w dół, ramiona luźne. Można delikatnie poruszać swoimi barkami, klatką piersiową, żeby się rozruszać. Ok. Wyciągamy sobie teraz nasze ramiona do boków. Zaciśnijmy sobie nasze dłonie w pięść, zostawmy tylko kciuki luźno. Następnie skierujmy nasze kciuki za siebie. Ponownie. Kolejny ruch, jaki chcemy wykonać, to chcemy wypchnąć nasze ramiona jak najdalej do boków. Tak jakbyśmy się chcieli odepchnąć od prawej i od lewej strony od czegoś. Już tutaj możemy czuć całkiem dużo sensacji z przodu naszego barku, w klatce piersiowej, w bicepsach. Dodamy sobie jeszcze do tego pulsacyjny ruch w tył. Więc delikatne, pulsacyjne ruchy w tył. Tempo znowu dopasujcie do siebie. I tutaj 20, 19, 18. Cały czas odpychamy się prawą ręką od prawej strony, lewą od lewej. I jeszcze 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rozluźniamy barki, rozluźniamy nasze dłonie, rozluźniamy całe ramiona. I przechodzimy do kolejnego ćwiczenia, tym razem wyciągamy nasze dłonie w górę. I tutaj chcemy się skupić na tym, żeby nasze ramiona, nasze dłonie były aktywne, więc nie chcemy, żeby dłonie były luźne, jak ryby. Chcemy, żeby aktywnie wyciągały nas w górę. Druga rzecz to to, że chcemy wyciągnąć nasze łopatki jak najwyżej w górę, więc sięgamy wysoko, jakbyśmy się chcieli złapać czegoś, co jest na suficie nad nami. I teraz kolejny ruch, który będziemy wykonywać, to będą pulsacyjne ruchy, które będą polegały na tym, że klatka piersiowa, biodra idą w przód, w tym samym momencie nasze dłonie, barki idą w tył. Takie delikatne wygięcie i szukamy na samym końcu odbicia w tym ruchu. W ten sposób. Kiedy wychodzimy w tył, chcemy aktywować nasze pośladki, ponieważ mamy tutaj oczywiście wygięcie w tył i wyciągamy ramiona w górę i pulsacyjne ruchy w tył. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13. Spokojny oddech, wolniejszy niż częstotliwość wykonywania ruchu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rozluźniamy dłonie, opuszczamy w dół, kilka kół barkami w tył. I kilka kół barkami w przód. To są ćwiczenia, które ja wykonuję codziennie dla zdrowia swoich barków, dla zwiększenia mobilności. I do tego również Was zapraszam, żeby wracać do nich jak najczęściej. Przechodzimy dalej. Znowu podnosimy sobie nasze dłonie w górę, ale tym razem otwieramy je delikatnie do boków. Mniej więcej chcemy utworzyć taki kąt 45 stopni. I znowu pulsacyjne ruchy. 20, 19, 18. Tutaj możemy poczuć to trochę bardziej w naszej klatce piersiowej, z przodu barku. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Od razu opuszczamy nasze dłonie w dół i znowu kąt 45 stopni, ale tym razem u dołu. Barki ściągnięte w tył i w dół, kręgosłup wyprostowany i pulsacyjne ruchy w tył. 20, 19, 18, tu będzie trochę przyjemniej. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rozluźniamy. Przybliżamy sobie barki do uszu i rozluźniamy luźno. Ok. Wyciągamy nasze dłonie przed siebie i teraz nasz ruch będzie polegał na tym, że zostawiając nasze biodra statycznie, czyli tak jak są, będziemy przenosić naszą prawą rękę za siebie, następnie lewą na zmianę. I staramy się pilnować, że kiedy wykonujemy ten ruch, chcemy jak najmniej albo w ogóle skręcać się z naszych bioder, więc biodra zostają statycznie, skręca się nasz odcinek piersiowy, klatka piersiowa i tu również pojawią się sensacje nie tylko właśnie w odcinku piersiowym, ale również w klatce piersiowej i w barkach. I zaczynamy tutaj, prawa ręka za siebie, wracamy, dynamiczne ruchy, znowu szukamy takiego odbicia na końcu ruchu. I jeszcze 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i wracamy do centrum. Ok, na pewno w barkach już jest o wiele więcej miejsca, ale przejdziemy sobie na jeszcze dwie ostatnie pozycje do klęku podpartego. Ok, w klęku podpartym wykonamy sobie pozycję szczeniaczka, więc zostawiamy nasze kolana ustawione na szerokość bioder, delikatnie kierujemy naszą kość ogonową w dół i wyciągamy nasze dłonie jak najdalej w przód. Chcemy, żeby nasze biodra zostały w jednej linii z kolanami. Aktywnie wyciągamy nasze dłonie do przodu, rotujemy górę naszego ramienia do zewnątrz, tak żeby oko łokcia skierować do sufitu, a sam łokieć jak najbardziej w kierunku dołu maty. I zaczniemy od pulsacyjnych ruchów. Wykonamy ich 10. Wychodzimy w górę i w dół. 10, 9, brzuch aktywny, pośladki delikatnie aktywne. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i zostajemy statycznie na 10 sekund. Spokojny oddech. Wdech podniesie nas w górę, ale z wydechem schodzimy niżej w dół. Jeszcze 5, 4, 3, 2 i 1. Wysuwamy ciało w przód i wracamy do klęku podpartego. Ok, z klęku podpartego przechodzimy do siadu. Siadamy sobie na naszych pośladkach. Stopy przed nami, ustawione równolegle do siebie i ustawione na szerokość bioder, kolana ugięte, dłonie za nami. Ułóżmy sobie nasze palce u dłoni skierowane do boków maty. Jak szeroko dacie sobie te dłonie, to już jest kwestia waszych preferencji. Mogą być ustawione trochę szerzej niż na szerokość barków, a mogą być nawet jeszcze szerzej. Ok, znowu będziemy wykonywać dynamiczne ruchy. Na początek ściągamy barki w tył i w dół, brzuch aktywny. Podnosimy nasze biodra w górę i przybliżamy nasze pośladki w stronę naszych pięt. W ten sposób barki cały czas ściągnięte w tył i w dół. I tych dynamicznych ruchów wykonamy sobie 20, jeszcze 19, 18, cały czas łokcie wyprostowane, 17, 16, 15, 14, 13, 11, jeszcze po drodze 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wracamy do pozycji wyjściowej. Siadamy sobie wygodnie. Kilka kół barkami, symetrycznie bądź asymetrycznie. Sprawdzamy, co się zmieniło w ciele, jak się czują nasze barki. I to będzie wszystko ode mnie na dziś. Ponownie, jak wspominałem wcześniej, polecam wam powracać do tego zestawu w całości bądź do pojedynczych ćwiczeń jak najczęściej, bo to, co robi różnicę w naszym ciele, to jest częstotliwość. Podzielcie się proszę swoją opinią na temat tych ćwiczeń, na temat tych pozycji w komentarzu. Jeżeli filmik wam się podobał, zostawcie lajka i oczywiście zapraszam do zasubskrybowania kanału, żebyście byli na bieżąco i mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce.